Siemanko, tutaj kolejny odcinek How To. Dzisiaj chciałbym, żebyście puścili wszystko, co możliwe, czyli zrobimy tak zwanego nothinga. A przy okazji Bartek się nauczy, jak się to robi i będziemy krok po kroku śledzić tą naukę i błędy i poprawiać i podpowiadać, żebyście też mogli się tego nauczyć. Dokładnie. Ja mogę zacząć. W sensie ja mogę coś powiedzieć. No dawaj, dawaj. Ja potrafię skakać na wprost w miarę. Potrafię puścić dwie nogi i potrafię puścić, powiedzmy, że dwie ręce, jedną rękę bez problemu, więc trzeba to trochę połączyć i myślę, że najłatwiej od tego właśnie zacząć. Czyli wybijemy się na step upie, puścimy sobie najpierw nóżki. I będziemy dalej jechać krok po kroku z tym, żeby puścić wszystko. Czyli komfortowo musicie się czuć z puszczaniem wszelkich kończyn, żeby później to połączyć w jedną całość. To musi być taki automacik. Komfortowa hopka, komfortowy lot, komfortowe puszczanie po kolei i potem wszystko naraz. Tak jest, próbujemy. Zaczynamy od no foota. No foot. Zaczynamy od no foota, puszczenie nóg. Wyprostuj kolana, żeby nie było żaby. Dobra, rączki. A czujesz się komfortowo z no-footem? Dawaj jeszcze raz. Z no-footem jest w miarę okej. Okay. No, tak dawaj jeszcze raz takiego spokojnego, ładnego, komfortowego. O, pięknie. Dobra, teraz był git. Jest no-foot, jest dobrze. Przypominam, że takiego typu triki możecie robić na różnych rowerach, od BMX-a, po dirt, po endurówkę. Na downhillówce super się będzie robić, bo im cięższy rower, tym on będzie bardziej stabilny w locie, więc łatwiej wtedy puszczać kończyny. Na wszystkim się da, nawet na składaku. Ręce dwie, czy ręka jedna? To może jedna na początek. Jedna rąsia. Tak, no myślę, że one hand jest komfortowy, więc możemy zrobić suicide'a, no handa, a później już wszystko połączymy. Ochraniacz na jajka polecam, może się przydać. Mam hokejowy. O nie, i była co, kontrola? Muszę połączyć? Nie, jeszcze nie. Jeszcze rączkę zrobimy. No zrób jeszcze raz rącz. Nie, ja już teraz zrobię nogi, rączkę. Teraz dwie nogi, jedna ręka, tak? Tak. One touch. Albo tak możemy zrobić na odwrót. Tak. Jak? To jest trudne? Nie wiem, jak dla mnie. Disco. Disco. Ponad wszystko. Łatwiej puścić nogi na całego, a ręce tak kontrolnie. Więc przypuszczam, że to będzie właśnie challenge, żeby z no-footem dobrym lecieć i stopniowo sobie puszczać bardziej ręce. Aż to będzie pełna gwiazda. A wymyśliliśmy też, że fajnym sposobem do nauki tego automatycznego ruchu jest po prostu jazda na flacie i na płaskim podskok z roweru i puszczenie wszystkiego. Wow. Krzywa nawierzchnia. Nogi obite. Dobrze, że jest siodełko. Nie jest extension, ale puszczone. Jest. Puszczone jest. Ale jest. Jak zacząłem robić na Finga, to okazuje się, że mój rower nie jest idealnie w poziomie, tylko lekko jest, do góry, ale jak już wracam i go łapię, to wtedy no jakby to nie wiem, najpierw jakoś tylne koło upada, później przednie. No tak. Ale i to na dużej hopie jest czas, żeby to wypoziomować i się dostosować do lądowania, ale tutaj to się dzieje na lądowaniu. Czyli zaliczasz mi? Zaliczam, jak się otworzysz. Rozprostuj ręce. Dobra. Dawaj, jeszcze kilka prób, będzie git. Dawid, jak możesz, to pokaż mi, jak to wygląda. Kolejna rzecz, którą zauważyliśmy po analizie tego triku, jest taka, że praca rąk się różni od suicide'a, czyli samego puszczenia rąk. Przy nothingu
lepiej jest zrobić te ręce w górę, całkiem w bok. Jak wszystko puścisz, to tyłek powinien być nad siodełkiem, mniej więcej w tej strefie tutaj, a wzrok patrzy na mostek i tutaj kierownicę, żebyś miał wszystko w zasięgu wzroku, to co masz do złapania. I jak wracasz, to wracasz pierwsze ręce, a później nogi, bo ręce są ważniejsze, żeby złapać kierownicę, bo mniejsze konsekwencje. Wow! Nie ma extension. Ale teraz było dobrze. Ale teraz było lepiej. To no. Był najlepszy. No i wszystko było spoko. Rower tak troszkę nie, teraz wyżej. Się czułem komfortowo dosyć fajnie, więc myślę, że każda kolejna próba już będzie coraz mocniej. Jadę jeszcze raz. Dawaj. Jo! Uhu! Petarda. Petunia? No. Zaliczamy? Nauczyłeś się. Ile ci to zajęło czasu? 20 minut? 6 skoków? 8? 8 skoków? Dziękuję. To był... Szacunek od takiego gościa to jest w ogóle. Szacunek ludzi ulicy. Nie, no ogólnie to jest tak, że ja potrafię skakać, potrafię sterować rowerem. Znasz mnie 15 lat albo więcej i wiesz, że to się dzieje, ale nigdy nie robiłem trików. Także dla mnie ściągnięcie ręki z kierownicy albo nogi z pedałów jest bardzo trudne. No tak. Ale... Zdaję sobie sprawę. Gdzieś się to tam dzieje powoli, także zawsze jest czas, żeby zacząć. Wniosek? No. Krok po kroku. Dla początkujących. Krok po kroku, to tak samo jak u mnie na szkoleniach. No krok po kroku. Zrobiliśmy wszystkie kroczki i to było spoko. Później wystarczyło 2-3 skoki takie, żeby się rozjechać i poczuć się komfortowo. Chyba tyle, no. Fajnie, że się udało. Nie sądziłem, że to się uda. A udało się 20 minut. Dobra, spoko. To lecimy. Najeżdżamy na wybicie, wybijamy się, stabilizujemy lot, puszczamy ręce i nogi w tym samym momencie. Głowa jest nad mostkiem, patrzy na w okolice kierownicy. Tyłek pozostaje nad siodełkiem i pozycja się nie zmienia ciała, tylko ręce i nogi się rozprostowują. Łapiemy pierwsze ręce, później nogi, bo ręce są ważniejsze. I miękko lądujemy. Proste. Powiedz, co się stało. Przyznaj się. No to tak. Samo się nie złamało. Zrobiłem najlepszą próbę ever, ale chciałem zrobić full extension. Za późno złapałem, spadła nóżka z pedałków. I całą siłą na siodło. I bęk! Ale wszyscy żyją. Bardzo przyjemny trik, mam nadzieję, że też go polubiliście. I też się go nauczyliście tak szybko jak Bartek, a jak nie, to też spoko, bo trzeba niekiedy trochę cierpliwości do niektórych trików. Niektóre triki przychodzą łatwiej, niektóre trudniej, więc jak trzeba, to dajcie sobie czas. I dawajcie znać w komentarzach, jak poszło, co było nie tak, co było tak. I widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie niebawem.